Cześć! Nazywam się Izaura i jestem z Fundacji Lemura. Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić dla Was warsztat przyrodniczy w wersji online pod tytułem Pączkować jak drożdże. Opowiemy sobie o tym, co to są drożdże, jaki mają udział w tym, jak pyszne jest ciasto drożdżowe. Obejrzymy je również pod mikroskopem i spróbujemy je policzyć na komorze Toma. Drożdże możemy znaleźć w sklepie, czasem w lodówce, jeżeli planujecie piec ciasto drożdżowe na przykład. I możemy je znaleźć w formie właśnie takich sprasowanych drożdży, których zapach jest dobrze nam znany. Oraz można je również kupić w formie takich suszonych drożdży, które są takimi małymi kuleczkami. A to nie znaczy, że jedna taka kuleczka to jeden drożdż. A dzisiaj sobie opowiemy więcej na temat tego, co to są drożdże i jaką mają morfologię. Co to jest morfologia? To jest budowa każdego organizmu lub na przykład elementu składników krwi. Morfologia mówi nam o tym, jak coś wygląda, jak jest zbudowane. Morfologia drożdży, jeżeli będziemy o nich dzisiaj mówić, a będziemy o nich mówić, są to małe, okrągłe takie kuleczki, których nie zobaczymy gołym okiem. I nawet jeżeli te prasowane, suszone drożdże są widoczne tutaj, to nie znaczy, że to jest jeden duży drożdż, ale jest ich tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele. Będziemy je dzisiaj oglądać pod mikroskopem i zobaczycie, jakie są malutkie i jak bardzo trzeba im się przyglądnąć, jakie musi być powiększenie, żeby je zobaczyć. Ale wróćmy do tego, jak wyglądają drożdże, jeżeli mielibyśmy okazję mieć je tak na ręce, takiego jednego dużego drożdża, to byłaby to taka kuleczka, która jest organizmem eukariotycznym, dlatego że w środku ma jądro komórkowe. Będziemy dzisiaj również oglądać, w jaki sposób drożdże się rozmnażają. A rozmnażają się przez pączkowanie, które mamy w tytule naszych warsztatów. Co to jest pączkowanie? Drożdża z takiej kuleczki w pewnym momencie zaczyna być widać taką malutką, malutką drugą kuleczkę, która jest przyczepiona do tego dużego drożdża. W tej malutkiej kuleczce, która jest taką jakby naroślą, tak możemy nazwać, jest malutkie jądro komórkowe. I ten mały drożdż zaczyna rosnąć, rosnąć, rosnąć i w pewnym momencie, jak ma podobny rozmiar jak ten drożdż duży, odłącza się i mamy dwa drożdże. To co? Myślę, że sobie obejrzymy je pod mikroskopem najpierw. Zaczynamy przygodę z mikroskopem. Opowiem Wam najpierw, z czego jest zbudowane. Następnie przygotujemy preparat i będziemy oglądać drożdże. Mikroskop ma kilka ważnych elementów. Element, który jest dla nas kluczowy podczas obserwacji mikroskopowych, to okular, który jest tutaj. Są mikroskopy, które mają jeden okular, są mikroskopy, które mają dwa okulary. To jest taki dwuokularowy. I w trakcie obserwacji, jeżeli macie dwa, jest bardzo ważne, żeby patrzeć obojgiem oczu. Nie żeby zamykać jedno i patrzeć tak, a coś tutaj jest, a nie ma. Albo zasłaniać sobie jakoś bardzo. Musimy się nauczyć, żeby patrzeć na wprost i tutaj również możemy sobie regulować w zależności od tego, jak będzie nam wygodniej. Więc to jest kluczowy element, przez który patrzymy. Żeby móc zobaczyć mikroorganizmy, dzisiaj drożdże, ważne jest, jaki mamy obiektyw. I obiektywy są bardzo, bardzo różne. Obiektyw przykręca się do takiego elementu, który się nazywa rewolwer. I tutaj może być obiektyw, który daje czterokrotne powiększenie, albo stukrotne, czterdziestokrotne, lub dziesięciokrotne. Akurat takie obiektywy ma ten mikroskop. Mikroskop, który oglądamy, nazywa się mikroskopem optycznym. Kolejnym elementem jest stolik. Stolik jest bardzo ważny, ponieważ na stoliku będziemy kłaść nasz preparat, który będzie na szkiełku i będziemy oglądać. To jest taka zaczepka, gdzie będzie tutaj zahaczone szkiełko. A poniżej mamy śruby
Tutaj ta duża to jest makrometryczna, a ta malutka nazywa się mikrometryczna. I nimi regulujemy, jak wysoko lub nisko stolik ma być. Również tutaj z boku, jeżeli mówimy o stoliku, znajdziemy jeszcze dwa pokrętła, którymi możemy przeszukiwać swój preparat. I tutaj możemy poruszać się góra-dół albo prawo-lewo. Jeżeli już jesteśmy z tej strony, to na samym dole znajdziecie źródło światła. W momencie, kiedy włączacie mikroskop, to tutaj zaczyna się świecić żaróweczka, która jest w środku i oświetla nasz obraz od dołu do góry. Tutaj z kolei tym pokrętłem możemy regulować intensywność tutaj światła. Czy ma być bardzo jasno, czy ma być troszeczkę ciemniej. Wszystkie tutaj te składowe, czyli powiększenie, ustawienie stolika do poszukiwania dobrego obrazu, intensywność tej oświetlenia oraz zbliżenie do wyostrzenia obrazu, wszystkie te elementy decydują o tym, jaki obraz pod mikroskopem będziemy mieć. I dzisiaj będziemy się uczyć, w jaki sposób przygotować preparat mikroskopowy. Zaczynamy przygodę. Przygotujemy nasz preparat mikroskopowy z drożdżami. Żeby móc oglądać jakiekolwiek mikroorganizmy pod mikroskopem, potrzebujemy mieć szkiełko mikroskopowe podstawowe i nakrywkowe. Tutaj mamy już przygotowane te dwa szkiełka na białej kartce, ponieważ tak najlepiej się przygotowuje preparaty, żeby dobrze widzieć szkiełka. To jest szkiełko podstawowe. Dobrą praktyką jest nie dociskać tutaj palców, nie dotykać, bo wtedy zobaczymy swoje linie papilarne, a niekoniecznie tylko drożdże. A więc to jest nasze szkiełko podstawowe, a tutaj to maleństwo to jest szkiełko nakrywkowe i tutaj również warto trzymać za brzeg, a nie odciskać swój kciuk na środku. Żeby przygotować preparat drożdży, zaczniemy od tego, że będziemy musieli je zawiesić w kropli wody. Możemy powiedzieć, że będziemy kąpać drożdże. Więc zaczynamy od tego, że pipetą, pamiętacie jak się nazywa? Pipeta Pastera. Bierzemy kropelkę wody, na środek szkiełka jedna kropelka, nie ma potrzeby więcej. Widzicie? Jest jedna kropla. Na samym środku drożdże na pewno się już nie mogą doczekać, jak będą na szkiełku. I ezol, która jest taką, możemy nazwać różdżką dla mikrobiologa. Tutaj na końcu tego pręcika jest takie małe kółeczko. I do tego kółeczka zawrócimy zaraz drożdże. Więc należy pogłaskać nasze drożdże ezą. Nabieramy je, nie jakoś bardzo dużo, dosłownie odrobinkę. I czas na kąpiel w wodzie. I naszą ezą musimy je tutaj rozprowadzić. Staramy się nie rozsmarowywać po całym szkiełku, ale w tej kropli po prostu rozsmarować wszystkie drożdże. I teraz przejdziemy do zamknięcia naszych drożdży szkiełkiem nakrywkowym. Jest to bardzo prosta czynność, po prostu z góry, z niewielkiej wysokości kładziemy. Mamy gotowy preparat mikroskopowy. To teraz spróbujmy znaleźć obraz pod mikroskopem. Drożdże ogląda się pod powiększeniem obiektywu 40 razy. Czyli obniżamy naszą śrubą makroskopową, stolik w dół. Lewą ręką biorę nasz preparat, kładę na stolik. Prawą ręką odsuwam tutaj wajchę i widzicie, mamy przygotowane. Teraz co potrzebujemy? Potrzebujemy mieć włączone światło, ale to światło może być za ostre, więc na razie tak do połowy zmniejszę i przejdę do ostrzenia tutaj obrazu, żeby śrubą mieć wyostrzony obraz dla mnie. Najpierw ustawię sobie okulary. Teraz idzie nasz stolik do góry.
Jeszcze daleka, daleka droga. Kiedy obraz już jest stolik, przepraszam, jest dosyć blisko obiektywu, możemy przejść, kiedy zaczynamy już widzieć pomalutku obraz, do operowania śrubą mikroskopową, żeby wyostrzyć obraz. Jak widzicie, zobaczymy bardzo duże drożdże. Poszukajmy teraz takich, które pączkują. Udało się upolować drożdża, który pączkuje. Zobaczcie, jest jeszcze się trzyma tutaj pączek, ale już za chwilę będą tutaj. Właśnie w taki sposób rozmnażają się drożdże, że w pewnym momencie pojawia się taki malutki, malutki pączek na drożdżu, który rośnie, rośnie, rośnie. W pewnym momencie, jak jest już bardzo duży, się odłącza. Obejrzeliśmy drożdże, zarówno jak rosną i sprawiają, że ciasto rośnie do góry. Obejrzeliśmy drożdże pod mikroskopem, zobaczyliśmy, jak pączkują. Wspomnieliśmy o ich roli w piekarnictwie, ale to nie jest jedyny przemysł, jako przemysł spożywczy, w którym drożdże są wykorzystywane. Drożdże potrafią również wspierać ochronę środowiska, ponieważ są takie drożdże, które potrafią przeżyć w bardzo trudnych warunkach i potrafią odżywiać się na przykład zużytymi olejami albo benzyną i przetwarzać je na takie związki, które nie są już niebezpieczne dla środowiska. Wyobraźmy sobie, że była na przykład katastrofa lotnicza i w wyniku wypadku samolot, który wpadł do oceanu, zanieczyścił olbrzymie objętości wody. W tej wodzie żyją ryby i mnóstwo innych żywych organizmów. Niestety taka ropa, która wycieknie z samolotu, sprawia, że żywe organizmy żyjące w wodzie nie są w stanie tam dalej żyć i niestety umierają. Jeżeli weźmiemy drożdże, które potrafią nie tylko żyć, mając wokół siebie ropę w większych lub mniejszych stężeniach, ale które potrafią również zjadać i tak jak drożdże w pieczywie czy w cieście drożdżowym zjadają mąkę, a oddają dwutlenek węgla, najprościej mówiąc, to jeżeli takie drożdże będą zjadać ropę, która zanieczyściła wodę w oceanie i przetworzą je na związki, które nie są już niebezpieczne dla ryb, to co zrobią? Będą wspierać oczyszczenie środowiska, czyli również ochronę środowiska. Niewiele drożdży ma takie uzdolnienia, ale również są takie, które wspierają tak zwaną bioremediację, bardzo trudne słowo, bioremediację wód i gleb, czyli oczyszczanie wód i ziemi. Mam nadzieję, że polubiliście drożdże. Obejrzeliśmy już drożdże pod mikroskopem. Teraz spróbujemy je policzyć. Gdybyśmy mieli po prostu je liczyć tak w preparacie mikroskopowym, byłoby to bardzo długie i żmudne zadanie. Ale na szczęście istnieje tutaj rozwiązanie. Mamy komorę Toma. Jest to narzędzie, które nazywa się hemacytometr. Możemy tutaj liczyć właśnie komórki drożdży, zarodniki grzybów lub nawet krwinki. Mamy tutaj na takim zdecydowanie grubsze szkiełko niż szkiełko podstawowe. Są tutaj takie cztery rowki pionowe i jeden poziomy, który robi taką literkę H po środku. U góry mamy 16 dużych kwadratów, których teraz tutaj nie widzimy, możemy je zobaczyć tylko pod mikroskopem. I podobnie na dole również mamy 16 dużych kwadratów, które będą się nam dzielić na kolejne małe kwadraty, jak za chwilę zobaczycie. Będziemy tutaj wprowadzać sobie
drożdże, a następnie, podobnie jak to było z preparatem mikroskopowym, użyjemy szkiełka nakrywkowego, aczkolwiek to nie jest takie samo szkiełko nakrywkowe, jak używaliśmy do preparatu mikroskopowego. Jest zdecydowanie większe i trwalsze. W takim razie zaczynamy. To, co musimy zrobić na początku, musimy zawiesić drożdże w wodzie. Korzystamy do tego probówkę, falkon, w którym mamy planą wodę oraz pipetę do przygotowania tej mieszaniny, roztworu drożdży. Wykorzystamy sobie tą największą pipetę automatyczną, która daje nam 1 ml maksymalnie objętości. Pamiętacie, pierwszy opór i drugi opór. Wkładam tutaj tips do środka, nabieram 1 ml, przenoszę do probówki i następnie naciskam do drugiego oporu. Mamy tutaj 1 ml, zamykam falkon, odkładam pipetę i teraz musimy zaprosić drożdże. Ponownie bierzemy ezę i odrobinkę drożdży, widzicie dosłownie odrobinkę, zawieszamy tutaj w preparacie. W laboratorium przygotowuje się szereg rozcieńczeń, bardzo dokładny. My tutaj będziemy pokazywać zasady działania komory Toma. Więc zrobimy sobie, widzimy, że nagle jest dużo bardziej mętny ten roztwór, czyli całkiem sporo drożdży mamy. To, co możemy zrobić, to możemy rozcieńczyć i rozcieńczymy sobie dwukrotnie, dodając ponownie te 1 ml wody. Więc znowu 1 ml i wprowadzamy to. Myślę, że teraz powinno być już dobrze, aczkolwiek musimy pamiętać, że mamy tutaj rozcieńczenie dwukrotne. Pamiętacie z wycieczki laboratorium, był taki sprzęt, który się nazywał Vortex, gdzie byśmy sobie przyłożyli probóweczkę i wszystko by się ładnie zamieszało, ale w warunkach domowych lub szkolnych możemy po prostu dokładnie zamieszać. Mamy gotową mieszaninę naszych drożdży zawieszonych w wodzie. Kolejnym krokiem jest pobranie tą mniejszą pipetą. Pobierzemy ich tutaj 100 mikrolitrów. Naciskam do pierwszego oporu. Mamy. I teraz wprowadzamy pod szkiełko naszą literę H. Bardzo, bardzo pomalutko. Z jednej strony, z drugiej strony. Staram się nie wprowadzać pęcherzyków powietrza. I teraz zostawiamy komorę Toma na 3 minuty. Żeby wszystkie drożdże, które teraz pływają w tym wywodzie, żeby opadły w kwadraty, które już widzieliście na schemacie. Minęły 3 minuty. Myślę, że nasze drożdże już znalazły swoje kwadraciki. Możemy teraz podglądnąć pod mikroskopem, jak wygląda komora Toma i spróbujemy policzyć drożdże. Jak widzicie, mamy tutaj mały kwadracik w lewym górnym rogu, prostokąt zaraz obok po prawej stronie i również prostokąt przy tym małym kwadraciku u dołu. Natomiast jak patrzymy bardziej na wprost, to mamy tutaj kwadrat, taki duży, w którym widzimy trzy drożdże. To są właśnie te duże kwadraty, których mamy obok siebie 4 w pionie, 4 w poziomie. I w każdym z tych kwadratów musielibyśmy policzyć drożdże. I musielibyśmy to wykonać dla wszystkich 16 kwadratów u góry,
pół dołu i najlepiej przygotować takie trzy preparaty i dopiero później porównać wyniki z poszczególnych i wyciągnąć średnią. Jak widzicie, drożdże znalazły sobie swoje kwadraty. To liczenie wydaje się być łatwe, bo w każdym kwadraciku widzimy, no tutaj w tej chwili mamy 3, 4, one jeszcze troszeczkę się ruszają. Musimy też pamiętać o tym, żeby każda linia miała odniesienie do któregoś kwadratu, więc trzeba się z góry mieć swój system, że na przykład każda krawędź z prawej strony i dolna należy do kwadratu, który jest tutaj po najbliższej przekątnej. I tak samo ze wszystkimi pozostałymi kwadratami. I teraz moglibyśmy liczyć te wszystkie kwadraty, zajęłoby nam to bardzo, bardzo dużo czasu. Natomiast tak właśnie wygląda liczenie drożdży w laboratorium. Pierwsza kluczowa rzecz jest taka, żeby mieć tyle szczęścia, ile dzisiaj mieliśmy, to znaczy, żeby nie mieć nagle 30 kwadratów, 30 drożdży w każdym kwadracie, bo to liczenie trwa bardzo, bardzo długo, ale właśnie, żeby w każdym było ich około 5-6. Mówimy dzisiaj o drożdżach. Nie możemy zapomnieć o cieście drożdżowym, ponieważ właśnie w cieście drożdżowym najlepiej możemy zaobserwować w codziennym życiu, nie tylko na lekcjach biologii, w jaki sposób drożdże odgrywają rolę poprzez swój wzrost i poprzez wydychanie, tak to nazwijmy, dwutlenku węgla. Zrobimy sobie dzisiaj dwa rodzaje ciasta. Jedno ciasto, do którego dodamy drożdże i drugie ciasto, do którego nie dodamy drożdży. Zobaczymy, które urośnie lepsze. Tutaj mamy dwa rodzaje drożdży, chciałam Wam pokazać. To są drożdże prasowane, które zwykle mają dużo krótszy czas przydatności. A tutaj są drożdże takie w proszku, które również znamy z różnych przygód kulinarnych. Dzisiaj wykorzystamy drożdże prasowane. To jak? Zaczynamy. Najpierw przygotujemy sobie ciasto na ciasto drożdżowe. Mamy za czym drożdży. Teraz w drugiej misce przygotujemy po prostu cukier z mlekiem, bez dodatku drożdży. Następnie dodajemy jajka, mąkę, masło oraz sól. Zacznę od wymieszania ciasta bez dodatku drożdży. Podsypiemy troszeczkę mąką z góry i to ciasto już rośnie. Teraz mieszam ciasto z drożdżami.
ciasto również podsypię troszkę mąką. I teraz w ciepłym pomieszczeniu, najlepiej w kuchni, tam gdzie zwykle robimy ciasta, należy zostawić na około pół godziny i zobaczymy, które ciasto urośnie wyżej. A później sprawdzimy, jak się upiekły. Nasze ciasta wyrosły. Zaraz zobaczymy, które urosło wyżej, które nie bardzo specjalnie urosło. A przygotujemy je w formie takich małych bułeczek do upieczenia. Przekonajmy się sami. Tutaj jest nasze ciasto, gdzie były dodane drożdże. A tutaj jest ciasto z tego samego przepisu, ale bez dodatku drożdży. Widzicie, tutaj ciasto urosło, tutaj nie urosło. Jak to się dzieje, że ciasto z dodatkiem drożdży rośnie? Co takiego drożdże tam czynią? Każdy drożdż, który jest używany do pieczenia ciasta, jest to drożdż, który się nazywa Saccharomyces cerevisiae. Te drożdże w momencie, kiedy zjadają cukry, które są w mące, ale również cukier, który dodajemy jako sacharozę, którą dodajemy, ogromnie lubią jeść ten cukier i potrafią przetworzyć go między innymi w dwutlenek węgla, czyli CO2. W momencie, kiedy objedzą się tak bardzo cukrów, to wiecie, co się dzieje? Odbija im się trochę, tak najprościej mówiąc. Czyli wydychają, tak możemy nazwać bardzo prosto, oddają dwutlenek węgla, który tworzy pęcherzyk. I te pęcherzyki zobaczymy w cieście po upieczeniu. A póki co przygotujmy do pieczenia. To będzie bułeczka drożdżowa, zresztą jest podpisana literka D na dole. A tutaj będzie bułeczka nie drożdżowa. Zobaczymy, które urosną lepiej. A dzisiaj to już koniec naszego spotkania. Opowiedzieliśmy sobie o tym, jak pączkują drożdże. Popatrzyliśmy na nie pod mikroskopem i w cieście drożdżowym. Mam nadzieję, że spodobały Wam się te mikroorganizmy. Ja osobiście je bardzo lubię. Zachęcam Was do nauki biologii, nauki chemii i interesowania się przyrodą.